Zlokalizowany na The Peak, jednym z najdroższych obszarów terenów w Hongkongu, aż trudno uwierzyć, że z Dragon Lodge można wiązać coś tak strasznego. Jednak jego historia tłumaczy wiele. Budynek ten miał wielu właścicieli. Pierwszym z nich był człowiek, który w 1920 roku wybudował słynną posiadłość, po czym zbankrutował, co zmusiło go do sprzedaży. Mówi się, że podczas II wojny światowej Smocza Loża była okupowana przez japońskich żołnierzy, z których część rzekomo dokonała egzekucji na katolickich zakonnicach na dziedzińcu. Pod koniec lat 80. Dragon Lodge stał się znany jako najbardziej nawiedzony dom w Hongkongu. Pomimo złej sławy, nieruchomość ta została zakupiona w 2004 roku przez ostatniego właściciela. Istniały plany rozwoju pod nadzorem firmy handlowej Hudson Group, ale nic z nich nie wyszło, gdy pracownicy budowlani przekonali się, że Dragon Lodge jest nawiedzony. Krążyły plotki, że po rezydencji roznosi się płacz małego dziecka. Położony w Wan Chai, Namco ma za sobą aż stuletnią historię. Zbudowany w 1915 roku i zamieszkiwany przez zamożną szanghajską rodzinę zajmującą się handlem jedwabiem, był przez nią zamieszkiwany aż do II wojny światowej. Japońscy żołnierze stopniowo zaczęli przejmować posiadłości w obszarze Wan Chai dla kobiet do towarzystwa i jeńców wojennych, a jednym z nich był właśnie Namco. Kobiety te były tam torturowane i bite, a niektóre z nich umarły. Od tego czasu krążą pogłoski o duchach wędrujących po domu, a niektórzy opowiadają też, że słyszeli krzyczących ludzi w domu lub w zaciemniałych oknach widzieli dziwne cienie. W 2003 roku grupa studentów zdecydowała się zapuścić w to miejsce i przenocować w nadziei, że zobaczą ducha. Gdy jedna z dziewczyn stwierdziła, że jest opętana przez ducha, na miejsce natychmiast wezwano policję, po czym została ona przewieziona do szpitala. Nieruchomość stała pusta przez ponad 18 lat, aż do dziś, kiedy obecni właściciele Hopel Holding ogłosili plany renowacji budynku i przekształcenia go w pałac ślubów. Nazwany na cześć legendy otaczającej jego wody, basen Panny Młodej, jest jednym z najbardziej nawiedzonych miejsc w Hongkongu. Bride's Pool to przepiękny basen skalny, zasilany przez liczne otaczające go wodospady. Zła sława sięga czasów, kiedy pewną Panną Młodą spotkało nieszczęście. Historia głosi, że czterech mężczyzn niosło przyszłą Pannę Młodą do wioski Pana Młodego na Lektyce, mijając po drodze jeden z wodospadów wpływających do basenu Panny Młodej. Jeden z tragarzy poślizgnął się na skalę, w wyniku czego Panna Młoda i pozostali tragarze wpadli do basenu. Niestety, z powodu ciężaru sukni, Panna Młoda utonęła wraz z mężczyznami, nigdy nie docierając do Pana Młodego. Podobno do dziś czai się pod powierzchnią basenu, ubrana w kipao, czekając na powrót swojego ukochanego. Istnieją doniesienia o ludziach, którzy w okolicach Bride's Pool odbierają sobie życie. W 1982 roku odkryto szczątki mężczyzny zamordowanego przez narzeczoną, ale jak się okazuje, nie tylko za basenem Panny Młodej ciągnie się fala nieszczęść, ale także droga nad nim. Droga ta została nazwana śmiertelnym zakrętem po tym, jak oznaczono ją jako czarny punkt na skrzyżowaniu ze względu na dużą liczbę wypadków śmiertelnych. Zbudowany w 1844 roku w dzielnicy Central, budynek pierwotnie służył jako kwatery oficerskie koszar murar przez ponad 100 lat, aż do 1960 roku. Podczas II wojny światowej obiekt był używany przez japońską żandarmerię wojskową, gdzie ponoć ponad 4000 cywilów z Hongkongu było torturowanych i zamordowanych na posesji. Po odbyciu pracy jako kwatera oficerska Murray House został przekształcony w przestrzeń biurową. Jednakże w latach 1960-1970 odnotowano obserwacje poltergeistów, a dokumenty w biurach w tajemniczy sposób zaginęły. Doniesienia te były na tyle niepokojące, że chcąc położyć kres temu dziwnemu zachowaniu, rząd zarządził w budynku egzorcyzmę. W 1963 roku 90 mnichów buddyjskich
przeprowadziło rytuał egzorcyzmów, które trwały 10 godzin. Jednak pomimo ich wysiłków nie zakończył się on sukcesem i w 1974 przeprowadzono drugi. Od tego czasu nie zgłoszono już żadnej dalszej aktywności, jednak niektórzy ludzie nadal twierdzili, że w środku nocy słyszeli dziwne rzeczy. Pierwotnie zbudowane w 1892 roku w celu zapewnienia mieszkań dla personelu medycznego, historia nawiedzonego domu przy High Street zawsze wywołuje dreszcze. Krążyły pogłoski, że podczas II wojny światowej służył on jako miejsce egzekucji, a później do 1961 jako szpital psychiatryczny. Po opuszczeniu budynku w 1970 został on poważnie uszkodzony w wyniku dwóch pożarów. Pomimo pożaru rząd podjął decyzję o konserwacji budynku i w 2001 roku przekształcono go w kompleks społeczny Sai Ying Pun. W całym budynku słyszano dziwne rzeczy, takie jak płacz kobiet i tajemnicze kroki, a także rzekome obserwacje mężczyzny przypominającego diabła, ubranego w tradycyjne ubranie, przechadzającego się po korytarzach. Opuszczona od 1988 roku i znajdująca się na liście 10 najstraszniejszych miejsc w Azji magazynu National Geographic Szkoła Tak Tak nie jest przeznaczona dla osób o słabych nerwach. Wieś, w której znajduje się szkoła, ma historię wielu tragedii i nieszczęść. Okoliczni mieszkańcy zostali zabici i pochowani przez brytyjski wywiad po odmowie oddania swojej ziemi. Mówi się też, że podczas okupacji japońskiej zamordowano wielu mieszkańców wioski, a ich szczątki pochowano na wzgórzu obok szkoły. Krótko przed zamknięciem szkoły w 1988 roku dyrektorka, chowając się w toalecie, odebrała sobie życie. W chwili tragedii była ubrana w czerwoną sukienkę i od tej pory straszy w szkole ubrana w taki sam strój, co w chwili swojej śmierci. W 2011 roku uczniowie podczas zwiedzania szkoły, jedna z dziewczynek zgłosiła, że widziała kobietę ubraną na czerwono. Podczas gdy wszyscy zaczęli pędzić z powrotem w stronę stacji MTR, inna z dziewczynek zaczęła się dusić, a gdy ci próbowali ją ratować, ta momentalnie zaczęła atakować resztę uczniów. Na miejsce wezwano pogotowie, a dwójka nastolatków trafiła do szpitala. Szkoła Tak Tak obecnie pozostaje obskurnym miejscem pełnym potłuczonego szkła, śmieci i graffiti. Położona w dzielnicy Pok Fu Lam, Zatoka Waterfall, to popularne miejsce wśród mieszkańców, miłośników przyrody i spacerowiczów. Jednak piękne krajobrazy to nie jedyna rzecz, z której słynie ten wodospad. Legenda głosi, że piraci za czasów dynastii King wykorzystywali tę zatokę jako miejsce odpoczynku, aż pewnego dnia wpadli w szał, atakując mieszkańców wioski i wrzucając ich ciała do zatoki. Po wybudowaniu osiedla Wah Fu w 1970 roku wiele dzieci wykorzystywało Waterfall Bay jako plac zabaw, co doprowadziło do utonięcia wielu małych dzieci. Wiele osób wierzy, że zatoka jest pełna duchów wodnych, które są przyczyną licznych utonięć. Aby zapobiec większej liczbie utonięć, rząd postawił balustrady uniemożliwiające ludziom przedostanie się do Waterfall Bay. Jeśli myślicie o odwiedzeniu Waterfall Bay, nie wybierajcie się w deszczowy dzień i trzymajcie się z daleka od balustrad. Kompleks Białego Domu, znany również jako ośrodek zatrzymań przy Victoria Road lub obóz koncentracyjny Mount Davis, od dawna zapisuje się w pamięci mieszkańców Hongkongu. Wykorzystywany przez policję do przetrzymywania więźniów politycznych podejrzanych o szpiegostwo podczas zamieszek w 1967 roku, wielu więźniów było torturowanych i straconych. Więźniowie byli przetrzymywani w przerażających warunkach, w maleńkich celach, a niektórzy całymi miesiącami przetrzymywano w izolatce. Po zamieszkach ośrodek pozostał opuszczony i praktycznie wszyscy o nim zapomnieli, z wyjątkiem tych, którzy przeżyli w budynku ból. Od chwili opuszczenia do niedawna centrum pozostawał pozbawione znaków i nieoznaczone na mapach, aż do przekształcenia go w szkołę biznesu Uniwersytetu Chicago Booth w 2018 roku. Na dalekim północnym wschodzie nowych terytoriów znajdują się pozostałości opuszczonej wioski Solo Pun. Jego nazwa oznacza zablokowany kompas i została tak nazwana ze względu na doniesienia o tym, że w jej pobliżu kompasy w dziwny sposób przestają działać.
Chociaż Solopun jest często odwiedzany przez ciekawskich, ostateczny powód jego opuszczenia jest nieznany, choć krąży oczywiście wiele plotek. Niektórzy uważają, że wszyscy z dnia na dzień zaginęli, gdyż obecny stan wioski sprawia wrażenie, jakby wszyscy po prostu wstali i wyszli. Inni uważają, że to epidemia zabiła wszystkich mieszkańców wioski. Inni zaś nadal uważają, że wieśniacy zginęli w drodze na wesele w wypadku na łodzi, a ci, którzy przeżyli, nie mogli znieść pozostania samemu w wiosce. Chociaż prawdziwa przyczyna opuszczenia nie jest znana, wywołuje to wśród odwiedzających uczucie wielkiego niepokoju. Jeśli chcesz odwiedzić wioskę Solopun, najbliższa droga jest oddalona o 3 godziny drogi, więc najlepiej jest się tam wybrać pieszo. Na tej drodze doszło do jednego z najbardziej makabrycznych morderstw w historii Hongkongu. W 1999 roku w ramach Hello Kitty Murder doszło do porwania, torturowania i zabicia 20-letniej gospodyni, która ukradła portfel. Blok znajdujący się na tej drodze został zburzony w 2012 roku ze względu na intruzów chcących zobaczyć miejsce morderstwa, a w 2016 roku przy Granville Road wybudowano hotel. Pojawiły się doniesienia o duchu kobiety uchwyconym na kamerze monitoringu, błąkającym się na zewnątrz i w pobliżu hotelu.